Przyleciał do nas kruk i kruka. Nawet dwa kruki. Jeden odleciał, a drugi siedzi na gałęzi. Kruk, ptak śmierci. Może lisa tam widzi gdzieś. Maksymalne zbliżenie 100. Leci z drugim. 2. Poleciał, a tam następny. I leci. Rozdziobem nas kruki i wrony. O powstaniu chyba styczniowym opowiadanie. Tak, ciotka, uważaj. Kleofasik jest. Basiorek jest. Tam Zuzia. No, mleka nalałem. Karmy nasypałem, kiełbaskę piwną dałem i proszę, zostało. O, coś mi kiełbaska piwna nie pasuje. Za mało piwa w tej kiełbasie, czy za dużo piwa, nie wiem. Czordwie. Chyba konserwantów jednak za dużo. A Zuzia była na holu stołówki i tam wycyganiła zawsze jedzenie. I ona zawsze najedzona. Ona i Łatka tam zawsze okupują hol. A Łatka, gdzie Łatka się podziała? Tu ją gdzieś widziałem. Łatka tutaj przychodzi na polowanie. Często, jak ja masło przykleję do drzewa, to ona tam pod drzewem stoi. A tam jakiś jest kotek. Kicia, która to? Pieszczoch to ty? Pieszczoch to ty? Kiciulek? Czy Murzynek? Bo Baribal to jest na mini osiedlu. No tak. A nie ma Łatki. Gdzieś Łatka się podziała. Gdzieś ona tu poszła. W te gałęzie może. Stąd jej nie mogę zobaczyć. O, tam idzie na okienka. O. A ja tam właśnie karmę wysypuję. Właśnie idę teraz jeszcze dosypać. Sprawdza kot. Nie ma karmy. Idzie do tego okienka, też będzie sprawdzał. Proszę, sprawdza. Kicia, poczekaj, zaraz doniosę. Poczekaj. Słyszysz? Kicia, poczekaj. Już idę.